Nad dzielnicą Ochota góruje wyjątkowa świątynia, Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny parafii świętego Jakuba Apostoła. Jego budowę rozpoczęto w 1911 roku, ale w 1914 prace przerwano i wznowiono je dopiero w 1927. Do 1939 roku nie zdołano zakończyć prac wyposażeniowych. Zrezygnowano też z hełmu wieży. W 1944 roku kościół został zniszczony, utracił całe wyposażenie. Po wojnie świątynię odbudowano. Przy wejściu uwagę zwracają pamiątkowe tablice 7. Pułku Piechoty Armii Krajowej oraz upamiętniająca generała dywizji Stefana Roweckiego-Grota. W nawach bocznych znajdują się piękne witraże tematycznie związane z Armią Krajową i polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie. Świątynia jest oceniana jako najwybitniejsze dzieło polskiego wczesnego modernizmu.